Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie, który jest obecnie oddziałem sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, trwa wystawa dzieł Wojciecha Fangora zatytułowana Fangor poza obraz. Wystawę otwartą 7 października 2022 roku zorganizowano w stulecie urodzin artysty. Pokazano na niej 110 obrazów, wiele rysunków i materiałów archiwalnych, zdjęć, rzeźb i cytatów, które podkreślają ważne momenty z życia artysty. Przechodząc przez 17 sal pałacowych, poznajemy całą twórczość Wojciecha Fangora od lat 30. XX wieku do śmierci artysty w 2015 roku. Matka Koreanka, 1951 rok. Uratowany cudem przed rozstrzelaniem, maluje w 1948 roku obraz Rozstrzelanie. Po śmierci Stalina pojawiły się w jego twórczości obrazy niezwykłe, takie jak Pałac Kultury. W surrealistycznym obrazie iglica pałacu wbija się w architektoniczną tkankę Warszawy. Zniechęcony socrealizmem już w latach 50. malował obrazy abstrakcyjne. Był wybitnym przedstawicielem polskiej szkoły plakatu, wykonał ponad 90 plakatów. W latach 1947-1949 Fangor łączył w malarstwie doświadczenia kubizmu z elementami sztuki ludowej. Głowa bolesna w brązie z 1948 roku. Portret Tadeusza Pruszkowskiego, który był profesorem Fangora w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wojciech Fangor jest artystą światowego formatu. Stworzył własną formułę malarstwa abstrakcyjnego, opartą na optycznych eksperymentach. Te obrazy noszą nazwy E z kolejnymi numerami, czy też M. Tworzył je w latach 1965-70. Z cytatu. Z tych fantazji kosmologicznych wyłaniają się mgławice barw i światła. Fangor eksperymentował z kolorem, liczbą kręgów, ich szerokością, natężeniem światła i gęstością. Kontury obrazów są zamglone. Trzy obrazy z cyklu zatytułowanego IS z lat 70. Lata 80. to okres obrazów popkultury.
Martwa natura z porami, ukończona w 2010 roku. Obraz Quick Quaker Oats z 1990 roku, nawiązujący do płatków owsianych amerykańskiej firmy zbożowej. W latach 1993-94 Fangorn namalował 10 obrazów z cyklu Krzesła. Na wystawie pokazano 3 obrazy z tego cyklu. Ciekawy stół i 6 krzeseł pomalowanych przez artystę. Wojciech Fangorn przez całe swoje życie interesował się astronomią. Odbiło się to również na jego twórczości. Obraz Świat namalowany w 1948 roku. Interior, exterior z 1987 roku. Na wystawie pokazano również wiele rysunków Fangorna. Część z nich to szkice do późniejszych obrazów. Na ekranach wyświetlane są kroniki filmowe i wywiady z artystą. Ze względu na duże zainteresowanie wystawą, czas jej trwania wydłużono z 5 lutego do 12 marca.